9:30. Dzisiejszy dzień to dzień, w którym szczególnie przypatrujemy się wskazówkom zegara ze względu na symbolikę tego dnia. Punktualnie o 9:09 udało nam się z częścią naszych gości poświęcić moment, zatrzymać na minutę, po to, żeby rozpocząć ten dzień myślą o towarzyszeniu dzieciom obciążonym skutkami poalkoholowego zespołu płodowego FASD. Z tego powodu, że dla wszystkich nas dzieci są najważniejsze, to właśnie zacznę od dzieci, a później dopiero powiem dwa słowa do dorosłych. Przede wszystkim chciałam wam pogratulować występów. Były piękne, macie wielkie talenty i mam nadzieję, że będziecie je rozwijać. Trzymam za was kciuki. Też przy okazji powiem, że przywiozłam taki jeden komplet książek Gabi, a właśnie, że jest pięknie, którą kiedyś napisałam pod mocnym wpływem Poznania właśnie Edyty i Jarka. Znajdujemy się na wspaniałej uczelni bialskiej, na której za moment rozpoczynamy wydarzenie, które ma nas dzisiaj włączyć w obchody, światowe właściwie obchody świadomości FASD. Chodzi o płodowy syndrom poalkoholowy. Dzisiejszy dzień na całym świecie poświęcony jest dzieciom, które zostały uszkodzone w ten sposób, że jeszcze przed urodzeniem ich organizmy otrzymywały alkohol. Jest to o tyle groźne, że alkohol, który wtedy dziecko dostaje, w żaden sposób nie jest katalizowany. On po prostu w czystej postaci dostaje się do rozwijającego się maleństwa, uszkadzając niestety wiele organów. Co robić? Bo FAS jest chorobą nieuleczalną, ale jednocześnie jest to choroba, której w 100% można zapobiec. Jedyny sposób na to, pewny sposób, to właśnie powstrzymanie się przez 9 miesięcy ciąży od spożywania alkoholu. Organizatorzy pomyśleli tą konferencję w taki sposób, żeby stanowiła taką platformę, płaszczyznę debaty. Na sali będą zarówno rodziny, które przyjmują po prostu dzieci obciążone płodowym zespołem poalkoholowym, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, rodziny spokrewnione z dziećmi uszkodzonymi. I zaprosiliśmy grono osób, które daje wsparcie, to znaczy będą tutaj ludzie ze świata nauki, którzy podzielą się wynikami badań, powiedzą, właśnie wytłumaczą, co to właściwie jest i jak odróżnić FAS od FAST, o co w ogóle chodzi. Powiedzą też, jak skutecznie wspierać te dzieci, które już zostały uszkodzone. Znajdziemy na sali dzisiaj osoby, które na co dzień zajmują się wsparciem rodzicielstwa zastępczego i stały się też specjalistami w tym zakresie. Będą też przedstawiciele bialskich szkół, wybrani właściwie, wskazani przez rodziców zastępczych jako ci, którzy potrafią tak organizować pracę szkoły, żeby rzeczywiście dzieci mogły się odnaleźć w swoim środowisku. Przyjadą goście z Warszawy, z Lublina, z Siedlec, właśnie po to, żeby dokładać swój głos do tej dyskusji, a wszyscy razem spotykamy się po to, żeby dzieciom obciążonym płodowym zespołem alkoholowym żyło się łatwiej, żeby one mogły się odnajdować w swoich środowiskach i spotykamy się także po to, żeby szerzyć tą świadomość społeczną, żeby społeczeństwo było coraz bardziej świadome tego, jak bardzo ważne jest, żeby powstrzymywać się od spożywania alkoholu.
Jeżeli chodzi o takie, które jest poświęcone FAS, to rzeczywiście jest pierwsza, natomiast jest to nasza druga konferencja. Chcemy, żeby ten cykl konferencji nosił wspólny tytuł Bialskie Dzieci Bezpieczne i mamy takie marzenie, żeby w przyszłym roku rzeczywiście też ta data 9 września stała się takim dniem, kiedy całe bialskie środowisko będzie łączyło się, będzie spotykało się być może tu na tej uczelni, po to właśnie, żeby debatować, co zrobić, żeby świat naszych bialskich dzieci był naprawdę bezpieczniejszy. Dzisiaj zostałam poproszona o uczestnictwo w panelu dyskusyjnym na temat, jak towarzyszyć dzieciom z FAS. Ja tutaj chciałabym przede wszystkim wprowadzić w to zagadnienie, czyli powiem na temat tego, czym jest w ogóle zespół FAS, oczywiście w oparciu o literaturę, tak, bo tu nie będę odkrywcza zbytnio. Oprócz tego będę też chciała powiedzieć, jak to wynika z badań, co wynika nam z badań, co mówią na przykład opiekunowie zastępczy, którzy no, mają na co dzień do czynienia z dziećmi z FAS. Będę mówiła w oparciu o badania prowadzone w rodzinach zastępczych zawodowych, które jakieś tam doświadczenie już mają w problematyce FAS-u. No i oprócz tego jeszcze będę mówiła o trudnościach we współpracy ze środowiskiem szkolnym i będę się starała wyjaśnić, jak według mnie, z czego to wynika, z czego wynikają te trudności. Bo generalnie chodzi tutaj o współpracę z nauczycielami przedmiotowymi, z nauczycielami na przykład edukacji wczesnoszkolnej. Nie chodzi o współpracę ze specjalistami typu pedagog, psycholog, bo wiadomo, że oni to są przygotowani do pracy w jakimś tam zakresie na pewno. Natomiast chodzi o to, że nauczyciel, który no, bezpośrednio jest na co dzień z naszym dzieckiem, nie jest do tego przygotowany, a wynika to z tego, że standardy przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela nie zawierają w ogóle problematyki dotyczącej zagadnienia FAS, problematyki w ogóle dotyczącej współpracy na przykład ze środowiskami zastępczymi, bo o takich środowiskach też dzisiaj będzie mowa. Więc no, skoro nauczyciel nie ma wiedzy, no to wiadomo, że nie umie współpracować, tak? A i to nie jest do końca jego wina, więc tutaj no, trzeba by było pomyśleć o tym, co możemy zrobić my, między innymi ja jako nauczyciel akademicki, który przygotowuje tych przyszłych nauczycieli. Uważam, że jest mało badań na ten temat prowadzonych, szczególnie badań w odniesieniu do środowisk zastępczych, którymi ja się od 15 lat zajmuję, więc no, warto się zainteresować, jakimi trudnościami mogą się liczyć opiekunowie zastępczy, no i co możemy w tym zakresie zrobić. To szczególnie to drugie, bo do tego etapu jeszcze nie doszłam, do tego elementu.